Dopiero co na światło dzienne wyszedł nowy trailer OG Fortnite, na którym widać wiele rzeczy. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tego traileru i jakby całego omówienia, chciałem was zachęcić do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby inne filmy właśnie takie jak ten was nie ominęły. Sam trailer ma 1 minutę i 2 sekundy, a my teraz lecimy z jego omówieniem. W pierwszych 5 sekundach widzimy stare miejscówki, które pojawiały się oczywiście na OG-mapie, takie jak wypasiona Werwa, karkołomne kino, golfowe gniazdko, spawania z puczek, Meksyk, samotne schronisko, motel oraz płaczącą puszczę. I jako ostatni zegar w filtetach. Potem widzimy wszystkie skiny z bojowego, które ma być podobno za darmo. W ich rękach widzimy takie bronie jak AirPack, Deagle, Akacz oraz sztucer. Za to skiny, które widzimy, to jest słuchajcie Ragnarok w nowej wersji, Rycerka, połączenie Pumy z Renegade Trader i Nowego Bananka oraz oczywiście mroczną panią Misie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Następnie widać jak postać przeładowuje OG pompę. Niestety nie będzie OG grafiki. Chociaż nie jest to potwierdzone jakby co. Widzimy następnie wcześniej wspomnianego Digla w nowej wersji. Widzimy później Tiltedy i to są te OG Tiltedy. Potem widzimy skina z karnetu trzymającego Grappler. Następnie widzimy Balanka na desce, który lata przy latającej wyspie z Kevinem. I obstawiam, że to już jest sezon szósty. Parę sekund później widzimy nowego Ragnaroka trzymającego minigana, strzelającego w samolot. Z takich innych rzeczy widzimy rifty, czepiaki i kula. Zobaczymy, co będę sądzić o nowym starym sezonie. Ja Wam chcę mega podziękować za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.